Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Mój Dramatyczny. Przypomnę, że w ramach tego cyklu spotykamy się z wybitnymi artystkami i artystami, którzy współtworzyli historię teatru dramatycznego. Było wiele tych znakomitości, wśród nich niezwykłe osobowości, a wśród nich pani Jadwiga Jankowska-Cieślak, którą mam przyjemność dzisiaj powitać. Bardzo dziękuję, że zechciała przyjąć pani nasze zaproszenie i podzielić się swoimi wspomnieniami o pracy w teatrze dramatycznym. A w tej biografii teatr dramatyczny zajmuje 3 rozdziały niejednakowej i różnej długości, ale takie 3 rozdziały wystąpiły. Ale chciałem zacząć jeszcze od czegoś innego, mianowicie w jednym z pani wywiadów dowiedziałem się, że zanim pani trafiła do szkoły teatralnej warszawskiej, była pani namiętnym widzem teatru dramatycznego. To były jakieś lata 60., tak? Druga połowa lat 60. Czy dzisiaj pamięta pani jeszcze te przeżycia, te spektakle? Coś utkwiło w pani szczególnie w pamięci, aktorzy z tamtego czasu? Rzeczywiście byłam tu w tym teatrze no praktycznie co tydzień na jakimś przedstawieniu i muszę powiedzieć, że no po prostu chłonęłam to wszystko wszystkimi swoimi możliwymi czułkami, że tak powiem, bo dla mnie to było wtedy dziewczyny tam nastoletniej ogromne przeżycie. Raz, że byłam sama w tym teatrze, jakby nikt mi nie towarzyszył, więc przeżywałam to niezwykle intensywnie za wszystkich naokoło. A wrażenia z tego były nieprawdopodobne i w życiu nie przypuszczałam, że się porwę na to, żeby pójść w tym kierunku. Dopiero tuż przed samą maturą, kiedy trzeba było podejmować decyzję, nagle wpadło mi do głowy, że aha, a może co z tego wyniknie. Ale to, że ten teatr no, odegrał ogromną rolę w ogóle w moim pomyśle na życie, to jest jakby pewnik absolutny. No i może nie zaraz po szkole, bo był taki pewien moment przerwy, ale pierwszym pani teatrem po szkole był teatr dramatyczny, a ten moment przerwy troszkę wypełniły, zdaje się, Puławy. Tak, 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 bo myśmy tam, myśmy jak myśmy, ja to z doskoku. Ale trójka absolwentów warszawskiej szkoły. Przypomnijmy, Piotr Cieślak, Małgorzata Dziewulska i Ryszard Peryt. I Ryszard Peryt, tak. I do tego jeszcze była Ewa Benesz. I ta cała czwórka jakby była założycielami tego teatru w Puławach. Ja tam dojeżdżałam, ponieważ studiowałam jeszcze w PWST, więc dojeżdżałam w każdej wolnej chwili, żeby z nimi być, uczestniczyć w ich pracy, w ich przeżyciach artystycznych, ich spotkaniach ze światem robotniczym Puław. Warto dodać, że ten zespół, ten teatr działał przy zakładach azotowych tak, w Puławach. Tak, to był zespół właściwie no, zakładów azotowych Puławy. Także jak mówię, no to tam bez przerwy z nimi byłam i kiedy tylko skończyłam szkołę, to oczywiste było to, że tam się natychmiast pojawiłam, tylko że trzeba było trafu, że akurat wówczas rozwiązano umowę tak. Z wszystkimi pracownikami tych puławskich azotów. W związku z tym znaleźliśmy się na lodzie i trzeba było pomyśleć o tym, żeby gdzieś jednak sobie znaleźć miejsce, gdzie można by się przytulić. Ja miałam pomysł, żeby pojechać do Krakowa i tam prosić o angaż.
Wykonałam też podróż tam, spotkanie z ówczesnym dyrektorem tego teatru starego. Bardzo mi zależało na tym teatrze, ponieważ tam pracował pan Jerzy Jarocki. Żył jeszcze pan Swinarski i moim wielkim marzeniem było to, żeby się z nim zetknąć w pracy. W ogóle miał ogromną estymę i ogromne znaczenie ten zespół, ten teatr wówczas i później też. Więc to było takie ogromne wyzwanie dla mnie, czy mi się uda tam zaangażować. No ale nie złożyło się tam, okoliczności się nie złożyły na to, żebym się tam zaangażowała, więc wróciłam do Warszawy, bo w Warszawie miałam od razu propozycję ze strony Gustawa Holubka, żebym tu się zaangażowała do dramatycznego, co mnie bardzo ucieszyło. Przychodziła pani tutaj do Teatru Dramatycznego też ze sławą tej pierwszej pani wspaniałej roli filmowej. W filmie Trzeba zabić tę miłość w reżyserii Janusza Morgensterna, a pierwszą premierą tutaj w Teatrze Dramatycznym była Elektra, od razu główna tytułowa rola, no i plejada aktorów w tym przedstawieniu. Wspaniałych aktorów, tak. Poza tym to był jak gdyby powrót. Nie jak gdyby, tylko był to powrót Kazimierza Dejmka do pracy w Warszawie, bo przedtem on miał jednak jak gdyby zakaz. Tak, przez 5 lat tak. Nie pracował nie tylko w Warszawie, ale w polskich teatrach dramatycznych. W ogóle w polskich teatrach nie pracował i to był jego taki powrót do Polski, do Warszawy. Z reżyserią, więc tak się złożyło parę fajnych faktów na to, że mogłam zadebiutować w tak niezwykłych warunkach, bo rzeczywiście to były niezwykłe warunki. Przy tym wszystkim jeszcze miałam przyjemność być wspierana w swoich wysiłkach przez kolegę z roku, Marka Kondrata, więc który to tym bardziej debiutował tutaj. Też tutaj debiutował, tak zaczynał. Znaczy nie, bo on miał już za sobą angaż w Katowicach, tak, ale debiutował w dramatycznym, też w Elektrze, tak. Jako Orestes. Ale przypomnijmy jeszcze, że w tym przedstawieniu grał Gustaw Holubek, Zofia Rysiówna, Zbigniew Zapasiewicz. Tadeusz Andrzej Szczepkowski. Tak. Oj, to była plejada naprawdę wspaniała. Jak się pani czuła? Byłam z tym wszystkim. Szalenie mnie to krępowało. To było wielkie takie wyzwanie, przeżycie i stres nieprawdopodobny. Jak miała się odbyć premiera, w dniu premiery wydawało mi się, że ja po prostu umrę i tyle, że nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że szmata pójdzie w górę i prawda. Trzeba będzie to, co do tej pory żeśmy próbowali wydać jakby publiczności, że to jest niewyobrażalne. W związku z tym na pewno w tym momencie ja wezmę i po prostu umrę i tyle. Z przerażenia. Ale okazało się, że nie umarłam. Przypomnę może, co pisał August Grodzicki w recenzji w Życiu Warszawy. Rewelacją przedstawienia była Jadwiga Jankowska-Cieślak, pamiętna z filmu Trzeba zabić tę miłość. Zjawiskowa Elektra. Drobna, wątła, krucha, z jasnym uśmiechem dziecka. Wcielenie prawdy absolutniej. Broni swojej racji z nieustępującą siłą przekonania i młodzieńczą pasją, która nadaje głęboki ton i wyraz każdemu wypowiadanemu słowu. Mówię pan, że nie pamiętam tej recenzji, ale jestem pod wrażeniem, bo to było bardzo pochlebne, niezwykle pochlebne.
Nie jest to jedyna entuzjastyczna zupełnie recenzja witająca pani debiut. Tutaj Andrzej Hausbrand w Ekspresie Wieczornym pisał dla Admiany. Godną partnerką Holubka jest młodziutka Elektra Jadwiga Jankowska-Cieślak, którą pamiętamy jako świetną matkę w witkacym szkolnym spektaklu PWST reżyseria Jerzego Jarockiego. Jankowska-Cieślak zagrała w nieco innej konwencji niż Holubek. Była cała z greckiej antycznej tragedii, a równocześnie potrafiła połączyć infantylizm z dojrzałością, dziecięce okrucieństwo dochodzenia za wszelką cenę prawdy z dziecięcą, nieporadną naiwnością w pojmowaniu świata. Była liryczna i ciepła, a także tragiczna i groźna, krucha i subtelna, choć twardsza od wszystkich. Mój wspaniałe Boże, recenzje. Mój Boże, no rzeczywiście wspaniałe. Ale kiedyś rzeczywiście recenzenci zajmowali się bardzo tak szczegółowo opowiedzeniem o swoich doznaniach i wrażeniach. No, było ich więcej, było więcej. Godne podziwu, naprawdę. To już się rzadko kiedy zdarza. No, w pani przypadku się zdarzało. Tak. Później również. Tutaj Andrzej Hausbrand wspomniał już pani pracę dyplomową w tym słynnym dyplomie Akty w reżyserii Jerzego Jarockiego. I z Jerzem Jarockim wiązała się pani następna praca tutaj w Teatrze Dramatycznym. I to tak. Był też słynny spektakl ślubu Gombrowicza. Miała pani też okazję jeszcze później pracować z Jarockim przy Królu Lirze. Tak. Jak pani wspomina pracę z Jarockim? Zaczęła pani od reżyserów, którzy mieli taką opinię i taka legenda po nich pozostała, niebywale wymagających, trudnych, może czasami nawet nieprzyjemnych dla aktorów. Chodzi i o Dejmka, i o Jarockiego. A pani jak wspomina pracę z nimi jako reżyserami? No, ja wspominam ją raczej pozytywnie, dlatego że jakby wyszłam ze szkoły właśnie spod ręki Jarockiego, właśnie z współpracy po aktach. I tam spotkałam się właśnie z tego typu podejściem do pracy w teatrze, to znaczy absolutne oddanie się i wymagania, które stawiał przed nami, były tak ogromne i należało tym wymaganiom podołać i nie było żadnego zmiłuj się, tylko po prostu trzeba było doskoczyć do tych wymagań, co mi niezmiernie odpowiadało, dlatego że lubię tego typu wyzwania, że nie lubię pławić się i sobie jakby ulegać swoim słabostkom, swoim chęciom, niechęciom. Lubię po prostu wydać z siebie wszelkie możliwe siły, żeby udowodnić, prawda, że warto było z moich sił skorzystać. I w związku z tym z Dejmkiem współpraca mnie niezwykle satysfakcjonowała. Rzeczywiście był niezwykle wymagający, okrutny i nie odpuszczał ani na milimetr. Trzeba było po prostu się temu wszystkiemu podporządkować. Udało się. A z Jerzym Jarockim to już byłam troszkę jakby do tego wszystkiego przyzwyczajona. I byłam lekko zawiedziona, dlatego że pan Jerzy w ogóle jakby pominął tę moją rolę i mój udział w tym przedstawieniu. Po prostu wydawało mi się, skoro żeśmy tak ze sobą już współpracowali, że pan Jerzy uznał, że ja już wiem co i jak i którędy. W związku z tym kompletnie jakby to tak potraktował niezwykle ulgowo, a skoncentrował się generalnie na pracy z Piotrem Frączewskim głównie.
Więc ja się czułam bardzo taka nieusatysfakcjonowana tak naprawdę, ale uwielbiałam tę pracę po prostu, naprawdę. To było fascynujące. Jedno i drugie spotkanie. Przy tym to byli niezwykłe osobowości. I pan Dejmek, i pan Jarocki, że no, przebywanie z nimi już dawało człowiekowi masę satysfakcji i chłonęło się te ich fluidy. To było piękne i tyle. Mm-hmm. Recenzja znowuż Augusta Grodzickiego ze ślubu. Jadwiga Jankowska-Cieślak jako służąca puszczalska i księżniczka narzeczona, to była postać Mańki oczywiście, miała coś z niepokojącego, naiwnego uroku Gelsominy o szaleńczych oczach z Lastrady. A tak to zapamiętał August Grodzicki. Chciałem się jeszcze dopytać, czy zarówno Kazimierz Dejmek, jak i Jerzy Jarocki na samym początku pani drogi aktorskiej nauczyli panią czegoś, co zostało, co jakby w pani sztuce, w pani pracy aktorskiej już się stało jakąś rzeczą taką bazową. No zdecydowanie tak, szczególnie Jerzy Jarocki, bo z Kazimierzem Dejmkiem moja współpraca była dosyć, oprócz Elektry, później była dosyć ograniczona. Zawsze miałam wrażenie, że on jakby też zdawał się na moje siły, na moje umiejętności, na moją wyobraźnię, na moje emploi, że nie bardzo się przywiązywał do tego, co ja tam wyczyniam na scenie, byleby to się mieściło gdzieś w koncepcji jego ogólnej tej jakby, inscenizacji. Tak. W związku z tym jakby od Kazimierza Dejmka specjalnie niewiele zyskałam. Natomiast zdecydowanie uważam, że jakby baza, to czym się posługuje po dziś dzień w tym zawodzie, to się bierze ze współpracy z Jerzym Jarockim. Tak uważam po prostu. A to było takie, nie wiem, silne poczucie formy na przykład? Tak jest, jest, bo to na tym się to opierało, że jakby człowiekowi wydawało się, że im bardziej, prawda, będę bazowała na własnych tych, na własnym doświadczeniu, na własnej wrażliwości, na swoich przeżyciach, swoich przemyśleniach, tym bardziej będzie to jakby prawdziwe. A przy okazji zetknięcia z Jerzym Jarockim dostałam tak potężną dawkę konieczności ubrania tego wszystkiego w formę, że to nie może być po prostu tylko i wyłącznie luźne bazowanie na własnych możliwościach, tylko że temu trzeba nadać kształt, ale mieszczący się jakby w całości, że nie wystający z całości jakby całego zagadnienia. I to mi zostało po dziś dzień. No, miała pani okazję jeszcze jednego spotkania z Jerzym Jarockim przy Królu Lirze. Tak, tam tak. Gonerylę pani grała razem z Magdą Zawadzką. Chyba ja Reganę. Reganę. Tak. Bo Magda Zawadzka poszła jakby na macierzyński i wtedy ja wskoczyłam w to zastępstwo, ale było to takie jakby pełnoprawne wykonanie roli, z której byłam bardzo zadowolona. Poza tym cały ten spektakl był dla mnie fascynujący. Przyglądanie się i współgranie z Gustawem Cholubkiem oraz nie tylko, bo to tam były nieprawdopodobne role i Marka Walczewskiego, i Zbyszka Zapasiewicza. No, też Piotra Franczyskiego. Piotra Franczyskiego, tak.
Bardzo wysoko sobie chwaliłam i ceniłam mój udział w tym przedsięwzięciu. Ale jeszcze raz się tutaj w dramatycznym z panem Jerzym zmierzyłam, ale to nie doszło do premiery tego przedstawienia, bo on chciał napisać o młodym Witkacym i Gombrowiczu rzecz. I zaczął reżyserować, tylko był w trakcie jakby procesu twórczego, że pisał ciągle ten scenariusz. A myśmy już próbowali te pierwsze jakby sceny, które już były zapisane. Tyle tylko, że to się przeciągało, to trwało około 7 miesięcy. Sama praca, a nie było jeszcze całego utworu. I w którymś momencie po prostu on został zawieszony, cały ten proces twórczy. Ale no, przez te 7 miesięcy spotykałam się z panem Jerzym. Po czym tutaj tak samo, ale to już za dyrekcji Piotra Cieślaka. Też pan Jerzy zaczął pracę nad swoją sztuką. O Gombrowiczu tym razem, tylko o Gombrowiczu, ale przerwał ją i zresztą on ją dokończył później w Narodowym, w innej obsadzie. Tutaj jakoś tak też nie mógł... Błądzenie, prawda? Błądzenie, tak to się nazywało. Ale też miałam okazję przy tym spotkać się z Jerzym Jarockim. Także parę razy już bezpośrednio w życiu zawodowym miałam z nim do czynienia. I muszę przyznać, że za każdym razem to było dla mnie fantastyczne i drogocenne przeżycie. Bardzo ciekawa jest ta historia o tym pierwszym, o tej pierwszej próbie, tak? Że to miało być jakieś połączenie, spektakl łączący biografię Witkacego i Gombrowicza. Ale to w końcu nie zostało, ja nie wiem, on chyba w ogóle tego nie skończył, pan Jerzy. Prawdopodobnie później ten Staś jego, to może była jakaś kontynuacja. Ale to były szczątkowe to raczej Staś został wymuszony przez Gustawa na Jarocki. Tak, ma pan rację. W teatrze dramatycznym miała pani okazję jeszcze się spotkać z jedną wielką indywidualnością. Mam na myśli Jerzego Grzegorzewskiego. O tak. Który tutaj zrealizował spektakl Wariacje. Który miał też swoją legendę. Taką, że to nawet w recenzjach o tym pisano, że nikt właściwie nic z tego nie rozumie, ale to było bardzo piękne. Jej, tak, to prawda. Dla mnie to jest przykład, jak ja, aktorka, kompletnie nie potrafiłam w którymś momencie swojego życia zrozumieć i docenić geniuszu Jurka Grzegorzewskiego. Bo ja to potraktowałam, to nasze spotkanie przy Wariacjach z panem Jerzym, na zasadzie, co ten człowiek kombinuje? Kto to w ogóle jest? I trzeba było trochę czasu, który upłynął po tym całym naszym spotkaniu przy Wariacjach, żebym zdała sobie sprawę, że to ja byłam kretynką głupią, która kompletnie nic nie pojmowała, że to trzeba było się po prostu zanurzyć, oddać w ręce panu Jerzemu i pływać w tej jego wyobraźni. To po prostu... Potem już właśnie po wielu jakby latach no, kochałam każde jego przedstawienie. Po prostu mogłam siedzieć na każdym i za każdym razem było to dla mnie wielkie, wstrząsające przeżycie. Natomiast tutaj nie wiem, dlaczego tak się złożyło. Byłam głupia, młoda i niewiele potrafiłam jakby docenić i zrozumieć.
Ale pamięta pani, jakie zadanie pani wykonywała? Ja już nawet nie wiem, bo to miało być oparte na Czechowie, na Mewie i zresztą pan Jurek czekał na mnie, bo ja miałam epizod wyjścia na chwilę do Teatru Narodowego, do roli w mężu i żonie. A więc pan Jurek poczekał z realizacją tego przedsięwzięcia. I ja miałam tam tą Ninę zagrać Zawieczną. I ja taka nastawiona, przeczytałam dramat, przygotowana, przyszłam na te próby. A tutaj nie było żadnej tam ani Mewy, ani Niny, tylko były skrzydła od szybowców, były... Muzyka Radwana. Tak, też. I były takie te wybebeszone wnętrza fortepianów i tak dalej. I pan Jerzy, który siedział na widowni i się zastanawiał. I mówi, idźcie do bufetu, idźcie na kawę. I muszę pomyśleć. I myśmy siedzieli tam w bufecie 2 godziny, pan Jerzy myślał. Tak to mniej więcej się odbywało. No, tak. No i tak się to później też przy innych jego spektaklach też tak działo. No tak jak aktorzy ale nie, tak jakoś to się... Tam też była petarda aktorska w tak. obsadzie. Nieprawdopodobna zupełnie w tych wariacjach. Ale tylko, że niewiele osób wiedziało, w czym uczestniczy. No to prawda. W teatrze dramatycznym tak się złożyło, że właściwie prawie wszystkie role, z wyjątkiem Wampiłowa sztuki, to były role pań klasyczne. Takie duże klasyczne role, bo przecież była Medea na przykład. Tak, tak. Na małej scenie, scenie później Zatorskiego to odbyło się. Tutaj Maria Bojarska napisała, jak zagrać Medeę? Odpowiedź brzmi po prostu, jak Jadwiga Jankowska-Cieślak. Widzę w niej Medeę prawdziwą, szaloną, z miłości, nienawiści, nie zaś chorą słowo. Medeę niezwykłą, i fizycznie, tak bardzo współczesną w urodzie, w gibkości, wdzięku i psychicznie. Skoncentrowaną bez reszty od pierwszej do ostatniej chwili, napiętą do ostateczności, wściekłą, wykrzywioną z furii, wypluwającą nienawiść przez zaciśnięte zęby, wybijającą stopą rytm zemsty w szalonym monologu, skuloną w rozpaczy jak małe dziecko, czystą i mądrą, barbarzyńską, patetyczną, ale tym patosem niekoturnowym, choć tragicznym. Ciekawi mnie taka rzecz, bo rzeczywiście w teatrze wtedy w dramatycznym grała pani no, takie wielkie heroiny czy role dramatyczne, tragiczne, a wizerunek pani taki, myślę, wtedy takiego odbioru powszechnego, stworzony przede wszystkim przez film, to była młoda dziewczyna, młoda kobieta, bardzo też charakterystyczna. I ciekawi mnie, czy to się jakoś przenikało, czy prace pani filmowe i wizerunek filmowy, jaki pani stworzyła, miał jakiś wpływ na role teatralne, czy jakoś pani oddzielała te dwa rodzaje twórczości? Nie, myślę, że to nie miało ani jedno, ani drugie na siebie wpływu. To kompletnie rozdzielne rzeczy. Nie było bezpośredniego wpływu ani z tej strony, ani z tamtej strony. Bardzo byłam z tego powodu, że dostawałam takie możliwości, propozycje tu w teatrze u pana Gustawa Cholubka, że takie no, bardzo potężne wyzwania. Byłam z tego szalenie zadowolona i uważałam, że no, chwyciłam Pana Boga za piętę.
A poza tym przez to, że miałam wokół siebie tak wspaniałych partnerów i partnerki, że mogłam wśród tych ludzi być, istnieć, pracować i być partnerką dla nich, bo to dla mnie było fantastyczne wydarzenie. Naprawdę. Natomiast to, czego kino ode mnie oczekiwało i co mnie też wiele satysfakcji przynosiło, to był kompletnie odrębny świat. Mhm. Absolutnie odrębny świat. I rzeczywiście to nie miało jedno z drugim na siebie wzajemnie wpływu. Oczywiście gdyby nie mój debiut u pana Morgensterna, to przypuszczalnie miałabym większy kłopot z zaangażowaniem się tu, do tego teatru, bo trzeba trafił wówczas, kiedy myśmy ja, potem Marek, Konrad, kiedyśmy zostali rzuceni już na wielką wodę, to pozycja tego teatru była niezwykle wysoka. W rankingu takich teatrów w Polsce to jeden z najwybitniejszych zespołów, bardzo liczący się. Więc przez to, że udało mi się zagrać tę rolę u Morgensterna, no miałam jakby ułatwiony start. A Gustaw Holubek jako dyrektor to zjawiskowy pod każdym względem. To nie umiem o nim opowiadać, dlatego że musiałabym wyciągnąć wszystkie najbardziej takie określenia wierno, poddańczo, wręcz powiedziałabym lizusowskie, ale to po prostu zjawisko nad zjawiskami. Po dziś dzień mam wiele takich fotografii w domu porozwieszanych i to na tych fotografiach jest pan Gustaw. W związku z powyższym kontakt z panem Gustawem mam ustawiczny. I to niezwykłe doświadczenie, móc przebywać w jego towarzystwie, mieć z nim do czynienia, być aktorką w jego zespole, być, myśmy się dosyć tak, czy bardzo zbliżyli, to może przesada, ale przyjaźniliśmy się z przecudowną kobietą, suflerką tego teatru, panią Haliną Friedmanową i przebywaliśmy tam u pani Haliny Friedmanowej bardzo często. Wpadaliśmy na siebie i wówczas miałam znowu wielką przyjemność i satysfakcję wysłuchiwania i przyglądania się panu Gustawowi. I muszę powiedzieć, że za każdym razem było to przeżycie. No co tu dużo mówić. Tyle. Niesamowity człowiek, naprawdę. Absolutny autorytet, absolutny. Jak pan widzi, brak mi słów przed. On, mówiąc o tworzeniu teatru, w szczególności dramatycznego, zawsze mówił o takiej rzeczy, że nie należy jakiejś czynić niebywałej świętości wokół pracy w teatrze. Znaczy, oczywiście, że sztuka jest najważniejsza i robimy wszystko, żeby była jak najlepsza. Natomiast on bardzo się dystansował od takiego poświęcenia się dla sztuki. Mówił, że życie jest ważne. Życie, tak, to prawda, że tu trzeba znaleźć jakby bazę, a to jest powołanie, zawód. Ale to generalnie ważne, istotne jest postawa życiowa. Ale ciekawe jest to, że przy takiej postawie, bo
bo to mogłoby sugerować no, wszystkim pracownikom, współpracownikom, że robimy to na luzie. Bo nie wytwarzamy w sobie takiej silnej presji. Ale mimo to jednak ta sztuka tutaj powstawała. Niejednokrotnie wybitna. Trudno powiedzieć, że każda premiera była tutaj udana, bo różnie z tym bywało. Ale te, które naprawdę się udały, które przeszły do historii, no pokazują, że jednak były chwilę niebywałej mobilizacji. Tak, ma pan rację, absolutnie tak. Co tu dużo mówić? No, był to absolutny geniusz aktorski, fantastyczny człowiek, bardzo ciekawy pod względem podejścia do różnych aspektów naszego ówczesnego życia, bo pamiętajmy, że to się odbywało jeszcze ciągle w atmosferze, prawda, PRL-owskim, więc to były dosyć specyficzne warunki i jego podejście i sposób traktowania przedziwnych różnych spraw związanych właśnie z tymże ustrojem, był absolutnie dla mnie przykładowy, jak należałoby sobie z tym zagadnieniem radzić. Poza tym nie zapominajmy, że pan Gustaw był również posłem na Sejm. Był również prezesem Spatifu. Był również wykładowcą w szkole teatralnej i to takim znaczącym wykładowcą w szkole teatralnej. Także funkcji miał niezwykle dużo i potrafił to wszystko łączyć, co było bardzo dziwnym zjawiskiem, bo to naprawdę dyrektorowanie w takim dużym teatrze w Warszawie, to jest duży wysiłek i zabiera bardzo dużo czasu. A jednak mimo to potrafił jeszcze do tego uprawianie zawodu. Grał bez przerwy. Tak, reżyserował. Jest. Reżyserował i grał i w filmie, prawda, i w radio, i w telewizji. I to wszystko się dało jakoś pomieścić. Ja naprawdę podziwiałam Gustawa. Oczywiście niezwykle dramatycznym momentem dyrekcji Gustawa Cholubka był jej finał i ten koniec i to, co się stało w stanie wojennym. Pamięta pani, nie wiem, swoje emocje z tego czasu? No naturalnie, bo to się rzeczywiście świat przekręcił o 180 stopni. To była jedna z najtragiczniejszych i najciemniejszych chwil w naszym życiu, całego zespołu tak naprawdę. Myśmy byli w ciężkim szoku, kiedy do nas dotarła ta informacja, bo pan Gustaw jechał reżyserować do Szwajcarii zemstę. Był na lotnisku i na lotnisku otrzymał, czy nawet w drodze na lotnisko otrzymał informacje z biura, nie wiem. Z Ministerstwa Kultury. Tak. Że już pan nie jest dyrektorem. Jak się pan czuje, panie Gustawie? Tam podobno nawet to się bez słowa odbyło to samo, to wręczenie tej dymisji. I tu się wszystko posypało natychmiast. Całe to się zaczęło rozwalać. Raz, że był stan wojenny. Dwa, że no tak się stało, jak się stało. Ostatnią premierą, którą pani zagrała w tamtym czasie tutaj w Teatrze Dramatycznym, była oczywiście Judyta w Księdzu Marku, tak? W reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. To było wtedy takie głośne przedstawienie, które korespondowało z emocjami, nastrojami stanu wojennego.
Tutaj Wojciech Natanson pisał: silne wrażenie wywiera rola Jadwigi Jankowskiej-Cieślak jako Judyty. Reżyser Krzysztof Zaleski nieco przesunął akcenty. U Słowackiego Judyta całuje nogi Kosakowskiego, gdyż obserwowała poprzednio jego wspaniałe męstwo. Potem broni się przed pożądaniem Kosakowskiego, mści się z najgłębszego przekonania, odrzuca propozycję ślubu. Zapowiada jedynie modlitwy po ostatecznym pożegnaniu. W przedstawieniu obecnym Judyta miłośnie obejmuje głowę zabójcy, pozwala mu się nosić, jest zakochana, ale aktorka pięknie mówi wiersz, znakomicie się porusza, lekko i muzycznie, zwycięża wszelkie porukusy charakterystyczności. Andrzej Wanat pisał, że Judyta to chyba najtrudniejsza z kobiecych ról w klasycznym polskim repertuarze. Zgodziłaby się pani? No na pewno tak, ale ja dostałam tyle dobrej energii od Krzysia Zaleskiego, który to reżyserował, że te takie trudności zostały pokonane, ale to się wiązało właśnie jakby z postawą Krzysia Zaleskiego, że on potrafił stworzyć taką atmosferę, która pozwalała no, rozkwitnąć w tym zagadnieniu pod tytułem Judyta, bo faktycznie to trudne zadanie dla aktorki. No ale wolałabym się nad tym nie rozwodzić. Odchodzi pani z częścią zespołu, liderów zespołu dramatycznego? Nie, ja nie odchodziłam. Ja tak trzymałam się tego zespołu i tego teatru, bo wydawało mi się, że to się da uratować. Tylko w którymś momencie już doszło do mnie, że nie. Tak. Że nie ma takiej możliwości i wtedy wzięłam, spakowałam swoje zabawki i po prostu poszłam gdzie indziej szukać szczęścia. Nie znalazłam tego szczęścia. No właśnie i w momencie, kiedy tutaj dyrektorem zostaje Zbigniew Zapasiewicz, po tych latach takiego, że nie bardzo wiadomo, co w tym teatrze się działo, były różne dziwne rzeczy koncepcje, się działy. Teatr tak. Rzeczpospolitej tutaj został utworzony. I no, krótko mówiąc, na gruzach dyrekcji Cholubka coś tu próbowano zrobić, oczywiście to się nie udało. Zbigniew Zapasiewicz w 1987 roku zostaje dyrektorem i pewnie całe środowisko, on i całe środowisko liczyło, że może mu się uda. Może tak, dźwignąć. I pani na moment wróciła tutaj do dramatycznego. Czy to się wiązało właśnie też z tymi nadziejami, że może. Zdecydowanie tak. Tak wydawało mi się, że istnieje taka szansa i że no, trzeba tej szansie pomóc, bo ciągle to wszystko było w sumie świeże w nas, ta rana zadana nam przez partię, prawda, rządzącą. I Zbyszek jakby wydawał się być takim no, człowiekiem, na którym można było zawiesić te nasze nadzieje. I początkowo tak żeśmy to odbierali, ale okazało się, że niekoniecznie, że jednak coś tu zgrzyta, coś tutaj nie pasuje, że jednak już odbył się jakiś proces nieodwracalny i że trudno się właściwie łudzić, że to się da przywrócić. To, co było, nie dało się. Okazało się, że się nie dało. Zbyszek też stracił jakby nadzieję i wiarę w to, że mu się uda. Zresztą dosyć taki przykry moment był, kiedy właśnie doszło do niego, do jego świadomości, do naszej świadomości, że coś tutaj jest po prostu pomieszane i nie da rady wyjść na prostą. Mhm.
Ja myślę też, że rzeczywistość dookoła kompletnie nie sprzyjała. No bo przypuszczam. Ten koniec lat 80. to już po pierwsze moment no, tego głębokiego kryzysu społecznego, politycznego. To przymierze, jak pisała Małgorzata Dziewulska, przymierze widowni z teatrem, które tak silnie się objawiło w stanie wojennym, no, wygasło, krótko mówiąc. No, nie było pewnie energii do tego, żeby... Tak sądzę. To był drugi taki krótki rozdział pani obecności w teatrze dramatycznym, a potem nastąpił trzeci już wtedy, kiedy dyrektorem Teatru Dramatycznego został Piotr Cieślak. Tutaj jak rozmawiałem wcześniej z panią Małgorzatą Niemirską, to powiedziałem taką rzecz, że wydaje mi się z dzisiejszej perspektywy patrząc, że ta dyrekcja Piotra Cieślaka w Teatrze Dramatycznym nie jest należycie doceniona, a przecież udało mu się kilka rzeczy niezwykle ważnych zrobić. I dla Teatru Dramatycznego, i dla Teatru Warszawskiego, powiedziałbym. No, po pierwsze zaprosił do pracy tutaj Krystiana Lupę. Po drugie umożliwił debiut reżyserski w Warszawie kilku twórcom, którzy no, stali się wkrótce jednymi z naszych najważniejszych reżyserów. Trzeba zacząć od Piotra Cieplaka, który tutaj reżyserował swój pierwszy spektakl warszawski właśnie, czyli Historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. W Warszawie w Teatrze Dramatycznym zadebiutował Elektrą Krzysztof Warlikowski. Już nie wspomnę o tym, że zaprosił Piotr Cieplak no, taką gwiazdę światowego teatru jak Robert Wilson. Ale jeszcze Grzegorz Jarzyna debiutował tutaj. Znaczy... Jarzyna zadebiutował w Rozmaitościach, ale chyba drugi spektakl jego warszawski tutaj był Niezidentyfikowane szczątki ludzkie. Głośne przedstawienie też nagradzane. Pani no, miała tą szczególną możliwość obserwowania Piotra Cieślaka jako dyrektora teatru. Jak pani myśli dzisiaj o tej jego pracy tutaj w Teatrze Dramatycznym? Ja myślę, że on wykonał rzeczywiście ciężką robotę i myślę, że był zadowolony z tego, do czego doprowadził. Znaczy jego wielkim marzeniem było reaktywowanie jakby pozycji tego teatru w ogóle, nie tylko w Warszawie, ale no, no w Polsce, żeby ten znaczenie tego punktu na mapie Polski powróciło do jakby tych ram, w których kiedyś się znajdowało i myślę, że Piotr w którymś momencie miał satysfakcję, bo rzeczywiście to się ziściło. Tyle tylko, że rzeczywiście to zostało jakby gdzieś rozmyte, jakby niedocenione do końca, że tyle rzeczy się działo wokół, że nie zostało to rzeczywiście. Czy powiedziałbym, że sukcesy poszczególnych twórców jakby pracowały na nich, a nie na... Ale on nie był na to pogniewany i bardzo się cieszył i bardzo mu to sprawiało satysfakcję, że właśnie ci młodzi ludzie, których on zaprosił i w których zainwestował, tak wspaniale się rozwinęli i jak tylko pojawiła się w nich
potrzeba wyjścia stąd, że zaistnienia na własny rachunek, to on nie miał żadnych zastrzeżeń ani nie obrażał się na rzeczywistość, bo uważał, że mają do tego pełne prawo, a jednocześnie miał tę satysfakcję, że dał im te pole do zaistnienia i że stworzył im takie warunki, żeby mogli właśnie jak najbardziej zaistnieć. Fakt faktem, że jakby bardzo go zabolało, jak już mu zabrano ten teatr, wyrwano, że jakby żaden z nich w najmniejszym stopniu nie wziął w obronę. Tak, tak, że zapomniał o tym, że właśnie ktoś taki. No nieważne, w każdym razie bardzo go to zabolało, ale tak jak mówię, to była dla niego ogromna satysfakcja, że mógł stworzyć właśnie coś takiego, że ci ludzie zaistnieli, że tak fantastycznie się rozwinęli i że stanowią jakby filary teatru po dziś dzień, więc się nie pomylił co do tego absolutnie. Pani grała w przedstawieniach zarówno tych młodych wtedy reżyserów, czy młodszych, zdolniejszych, jak to ich określano, bo wystąpiła przecież pani i w Historii o Chwalebnym, i w Elektrze. Może pani teraz jakoś przywrócić swoją świadomość, swoje widzenie tych twórców Cieplaka, Warlikowskiego, jak pani się z nimi zetknęła? Czy to była też taka sytuacja jak z Grzegorzewskim? Nie, byłam trochę już bardziej świadomą artystką i osobą osadzoną w tym świecie teatru i sztuki, tak, przez duże sy, że nie, że tutaj już nie wykazywałam postawy pod tytułem: a mój Boże, a któż to jest, a co on sobą... Nie, nic z tych rzeczy. Bardzo mi też zależało, bo wszyscy ci młodzi ludzie, z którymi pracowałam wówczas, to byli po prostu niezwykli, bardzo ciekawymi postaciami, bardzo proponowali rzeczy dla mnie niezwykle fascynujące i bardzo chciałam raz, że wspomóc, a dwa, chciałam jakby wpasować się w ten ich świat, w to ich widzenie tej rzeczywistości scenicznej. I zależało mi, poza tym to duża przyjemność obcować z młodymi ludźmi, którzy mają kompletnie inne wyobrażenie o rzeczywistości i być uczestnikiem tego ich wyobrażenia, tejże rzeczywistości. Także że nie, bardzo to mile i fajne były to chwile, że mogłam z nimi pracować. Poza tym jeszcze był Miśkiewicz, Paweł Miśkiewicz, który też tutaj prawda, działał dosyć dużo. Pani zagrała u niego w Pergyncie. Więc też ciekawe niezwykle doświadczenie przy tej produkcji. Także nie. Dosyć doceniałam to, że mogłam i że to się wydarzyło też w moim życiorysie. To muszę o jednej rzeczy powiedzieć, jak pan Piotr, prawda, angażował mnie tutaj. On zresztą bardzo liczył na to, że swoim nazwiskiem podeprę te pierwsze lata reaktywacji teatru dramatycznego. Oczywiście nie mogłam odmówić, prawda, jako żona, ale potem nagle zorientowałam się, że stanęłam wobec postawy mojego męża, a postawa ta
była tego typu, że ja nie mogę żony obsadzać, żeby nie być posądzonym o, prawda, o jakieś takie te nepotyzmy. Że wręcz przeciwnie, będę walczył o to, żeby żony nie obsadzać, bo być może zostanę posądzony o nepotyzm. To powiedziałbym, że tutaj taka tradycja hibnerowska, której pewnie Piotr Cieślak, do której był przywiązany. Bardzo był przywiązany i bardzo dbał o to, żeby raczej odwodzić reżyserów, żeby, broń Boże, nie być posądzonym. No ale jednak nie zawsze to się udawało. Nie zawsze to się udawało. Wspomniana Elektra, w której tym razem pani zagrała rolę Klitajmestry. I tutaj Rafał Węgrzyniak napisał, że rolą Klitajmestry niewątpliwie najlepszą spektaklu, choć zagraną na przekór warunkom. Jadwiga Jankowska-Cieślak przypomniała, że jest aktorką predestynowaną do ról tragicznych. Jako Klitajmestra Jankowska-Cieślak jest gwałtowna, oschła, brutalna, niczym kobiety, które doświadczyły najgorszego i wiedzą, że aby przetrwać, muszą być twarde. Czy tak jak Jerzy Jarocki, wspominała pani o tym, wiele panią nauczył w aktorstwie, czy ci nowi reżyserzy potrafili uruchomić w pani jakieś nieznane wcześniej dla pani pokłady swojej sztuki? Coś otworzyli? Tak, tylko że nie umiałabym tego zdefiniować. Mhm. Ale zdecydowanie ma pan rację, coś się wydarzyło w moim życiu. Bo oni niewątpliwie wprowadzili nową estetykę teatralną. Zdecydowanie. To rzeczywiście. Tak. I jakby inne podejście do zagadnienia pod tytułem buduje rolę, że to jakby innymi środkami może generalnie. Było to jakby z całej tej struktury, z której wyrosłam, ale potrzebowali kompletnie innych środków wyrazu. I to było fajne, bo człowiek znajdował w sobie takie możliwości i rzeczywiście udawało się coś z siebie dodatkowo wykrzesać. Przez co jakby ten cały warsztat zawodowy został mocno rozbudowany, poszerzony, co jest wielką zasługą tychże młodych ludzi. Muszę przyznać się, że rzeczywiście bardzo mi to odpowiadało i bardzo dużo satysfakcji dało ta współpraca z młodymi. Mm-hmm. Potem jeszcze się oczywiście zetknęłam i z Grzegorzem Jarzyną w innych okolicznościach i z tym z Krzysiem Warlikowskim, więc z Pawłem Miśkiewiczem, więc naprawdę wiem, o czym mówię i to fajne doświadczenie jest. No i przyszedł moment, że oczywiście na pytanie jak, ale nie wiem, czy tak to można określić. Chciałem użyć słowa fajne, ale wycofuję. Jakim doświadczeniem była praca z Krystianem Lupą? No to jest opowieść na kompletnie osobne spotkanie i wymagająca dużego czasu, bo to nie jest proste zagadnienie. To rzeczywiście to są góry, szczyty, Mont Everest pracy w teatrze. No ale zróbmy chociaż zajawkę tego tematu. Jak to było? Pracować. No to naprawdę, to ja w ogóle nie podejmuję się poruszać tego tematu, ponieważ to jest trudna sprawa.
Ja przynajmniej przez nasze próby, próby trwały, jak wiemy u Krystiana, miesiące. To nie... Do wymazywania, bo zagrała Pani w dwóch przedstawieniach tutaj. Miesiące, ale no, jak się spotykaliśmy, to już nasza wiedza na temat tego, jak Krystian pracuje, była dosyć oczywista, bo przecież kontaktowaliśmy się z innymi kolegami i wiedzieliśmy, że Krystian pracuje długo i dogłębnie. Więc od tego trzeba zacząć, że to się rozciągało w ogromnym czasie i trzeba było porzucić wszelkie inne jakby potrzeby życiowe człowieka, tylko trzeba było się w całości oddać Krystianowi w jego ręce. Nie było tego, że prawda, jakiś film, albo jakieś radyjko, albo jakaś telewizyjka, czy życie jakieś takie powszednie, bo ważny był Krystian i ważne były próby z Krystianem. Ale ja próby z Krystianem wspominam bardzo ciepło i dobrze, ponieważ on to, co proponowałam, Krystian kupował. Więc ja to tak dosyć delikatnie przechodziłam na sobie, natomiast widziałam, jak koledzy i koleżanki są miejscami bardzo mocno przeciągani, prawda, przez wymagania mistrza i niezgodę reżysera. Bo nie umiał się pogodzić z tym, tego typu propozycje otrzymywał od kolegów. Więc to na przykład tak w skrócie o próbach. A potem już te całościowe próby od świtu do nocy i od nocy do świtu bez przerwy plus omówienia. Plus to jest bardzo, to katorga aktorska. To jest dopiero rzeczywiście osiągnięcie niezwykłe Krystiana. Ale potem to się przekładało na to, co się działo na scenie naturalnie. Bo uruchamiał w nas tak niewiarygodne pokłady, o których myśmy nie mieli zielonego pojęcia jako aktorzy, że coś takiego w nas może tkwić, drzemać i że można tym się posługiwać na scenie. I chwała mu za to. Odczytam fragment recenzji Marii Prusak w teatrze i opis pani roli, bo wydaje mi się, że on jest taką kwintesencją postaci matki, którą zagrała pani w Wymazywaniu. Kiedy z monologu Franca Józefa wyłania się matka, już od pierwszej sceny niedostrzegalnie drgające, zbyt mocno ściągnięte ramiona siedzącej tyłem przy wielkim stole Jadwigi Jankowskiej-Cieślak mówią o napięciu, w jakim żyje. Z czujnością wpatrując się w zachowanie swojej rodziny, którego nie umie być pewna. Jej gesty, melodia głosu są raz łagodne, za chwilę gwałtowne. Słowa wybuchają nagłym krzykiem i zaraz zmieniają tonację. Podejrzliwa i nieufna nawet wtedy, kiedy lekkim krokiem spaceruje po Rzymie u boku syna. Jankowska-Cieślak łączy czułość i przemoc, miłość i potrzebę dominacji, tworząc w istocie postać ogromnie powikłaną. I najbardziej zostaje w pamięci wszechogarniający smutek, kiedy już po wypadku, niepewna nawet własnego ciała, metodycznie, starannie odmierzanym krokiem przechadza się w poprzek sceny, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, z jednym właściwie powtarzanym, z narastającym lękiem pytaniem. Nie mam pojęcia, gdzie może być Johannes. Świadoma już tylko tego, że nic nie można wiedzieć o innych. Tak pani tę postać... Ach, to jakaś poezja, nie patrzę. No, czasami w krytykach tak się odzywa w reakcji na teatr. Coś podobnego. Nie wiem, ja to tak, myśmy tego zagrali sporo
i za każdym razem to nas bardzo dużo kosztowało, każde takie przedstawienie. Graliśmy to w kilka wieczorów, ale też zdarzało się zagrać to w ciągu jednego dnia, bo w ciągu wieczoru trudno było zagrać, bo to trwało całe przedsięwzięcie. Tak, przedsięwzięcie 7 godzin trwało, więc trudno było mówić o nocnym graniu, ale no bywało, że graliśmy całość jednego dnia. I to, żeśmy żyli rzeczywiście w innym wymiarze, to tak przeniesiono nas z życia tu do jakiegoś kompletnie innego, nieznanego świata, ale ten świat był fascynujący absolutnie. I muszę powiedzieć, że współpraca z kolegami, którzy brali w tym przedstawieniu udział, była fantastyczna, po prostu. Bardzo lubiłam spotykać się z kolegami w tym przedstawieniu. Bardzo to było dobre doświadczenie. Czy tak też dobrze pani wspomina tę drugą pracę, czyli ten spektakl łączący Czechowa tak, z Rezą? Tak, on może nie miał takiego jakby od dźwięku, jak się spodziewaliśmy, ale ja myślę, że to polegało na tym, że jakby materiał literacki był dosyć błahy, bo to się składało z dwóch części. Pierwsza część była czechowowska, druga była Jasminy Rezy. I ta Jasmina Reza, ponieważ zdarzała się po Czechowie i była właśnie tak nie najwyższych lotów, to ona siadała swoją wagą i swoim ciężarem w ogóle na całości. I tak słusznie, nie była to najlepiej przyjęta rzecz. Ale ja to też lubiłam. Krystian tworzy rzeczywiście tak nieprawdopodobny świat, w którym można spokojnie się zanurzyć i można w tym świecie, nie zauważając, przebywać wiele, wiele godzin. Za tę rolę właśnie w tym drugim przedstawieniu i za rolę matki w sztuce Zelenki, którą wyreżyserowała Agnieszka Glińska, dostała pani nagrodę imienia Zelwerowicza. Ale już nawet nie pamiętam tego. Być może. Być może. Tak. To rzeczywiście miłe, ale... Nie wiem, czy zasłużysz. A czy z tych przedstawień, które pani zagrała w Teatrze Dramatycznym, bo było ich sporo. Sporo jeszcze, tak. W tym, jeszcze był Hajfec, tak. Taki rosyjski reżyser. Tak, tak. Bardzo też to było fajne spotkanie, bo on taka mchatowska metoda to była. Trudni ludzie na przykład. Tak. Bardzo to, ale to była bardzo fajna praca. Świetna praca. Bardzo lubiłam też grać to przedstawienie. Och jej, jakież to było fajne, naprawdę. A on czym się odróżniał? No zdecydowanie, bo to było takie duszoszczypacielne, do dna przeanalizowane życiorysy, psychika postaci, wzajemne te relacje. Także, że robota była taka, bardzo. Rosyjska. Rosyjska. On jeszcze Wiśniowy Sad. Potem tak, jeszcze zrobił Wiśniowy Sad, ale to akurat ja wypadłam z tego, bo się rozchorowałam. Byłam, więc wypadłam z tego przedstawienia. Żałuję, bo on też fascynującym zjawiskiem był. Lonia Hajfec. Jeszcze jakieś wspomnienia aktorskie? Nie, no sporo tutaj było tego jeszcze. Jeszcze było na małej scenie parę takich różnych spotkań dziwnych. Ale to było, minęło. Zadaję też wszystkim naszym gościom takie pytanie o rodzaj jakiegoś przesłania, które płynie
z tej historii teatru dramatycznego, której nasi goście byli udziałowcami, świadkami, twórcami. Czy jest jakiś taki rodzaj właśnie przesłania, które pani zdaniem można wysnuć z historii teatru dramatycznego i które byłoby przydatne nam dzisiaj bądź w przyszłości, ludziom, którzy tutaj pracują, dalej tworzą ten teatr, a może przede wszystkim publiczności? To coś takiego jest w tym, co się nazywa genius loci. Duch miejsca. Tak, tak jest, że te mury są bardzo przychylne nam, ludziom i widzom, i tej drugiej stronie aktorom, i ludziom, którzy nie są na pierwszym, jakby w pierwszej linii frontu, czyli tak zwany cały zespół techniczny. Bo tutaj, tak jak przebywałam i za pierwszym, drugim i trzecim razem, za każdym razem było tak, że to są ludzie, którzy tu pracują, oddani całym sercem i całą duszą temu miejscu i tej pracy, naprawdę. To jestem pełna podziwu dla nich i pełna atencji, dlatego że bez nich też by tutaj niewiele się zadziało i niewiele by się zdziałało. I jest coś takiego, że ja lubię tę przestrzeń i lubię to, co tu zaistniało na początku, w tych wczesnych latach, kiedy jeszcze byłam niemowlęciem niemalże, kiedy tutaj dyrektorem był pan Meller, że wtedy już powstawał jakby mit tego teatru, że to zostało jakby, że to istnieje ciągle, że duch trwa. I oby trwał nadal, bo to świadczy o nas, że potrafimy docenić, co było, co jest, i że może będzie nadal działo się. Bardzo dziękuję. O swoim teatrze dramatycznym opowiedziała pani Jadwiga Jankowska-Cieślak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.